Kolejny vlog, kolejne puzzle, niestety tym razem pierwsze niekompletne z tego Ciucholandu. Puzzle były przepiękne, był to jakby kot w Paryżu. No i jak widzicie, brakuje i tu jednego puzzla, i tutaj aż trzech. Troszeczkę jestem rozczarowana, bo jednak po tym miejscu się tego nie spodziewałam, ale i tak, tak naprawdę puzzle mają jakiś swój klimat i bardzo mi się podobają i zabiorę się od razu za kolejną 500, żeby później przejść znowu do 1000. Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejnego vloga. Jest piątek, jest godzina zaraz po 8. Jest naprawdę piękna pogoda. Słoneczko nawet świeci. Ja nie mam kurtki, ja mam na sobie bluzę tą z temu. Oczywiście jeszcze jej nie nosiłam. Pastry jednak decyduje się iść tam. Wstałam bardzo wcześnie, bo zaraz po 7 się obudziłam. Na siku i już później nie mogłam zasnąć, także mówię, no bez sensu, wiecie, się zmuszać. Posiedziałam, pooglądałam różne oferty w internecie. I udało mi się znaleźć, znaczy znaleźć, padło mi to przez przypadek, zestaw świąteczny na Front Garden. Jak pamiętacie, Basta, this way. Jak pamiętacie, w tamtym roku ktoś nam wszystko ukradł. I ogólnie myślałam, że nie będę kupować od nowa, bo szkoda mi pieniędzy znowu, żeby mi ktoś... Bastuś, chodź tędy, pójdziemy. Żeby, wiecie, znowu mi ktoś ukradł. Ale na Amazonie fajna oferta się pojawiła. Zapłaciłam chyba 35 funtów. Miałam jakiś tam voucher, to wyszło mnie 32. I będzie choinka, mikołaj, bałwan i dwa prezenty. Bastuś, ty słuchaj, chodź buba! Good boy! Także myślę, że to będzie dość fajne. I dzisiaj ma już przyjść. Dzisiaj zamówiłam, dzisiaj będzie przed 22, bo to na Prime. Także spoko. Boże, ręka mnie boli z trzymania kamery. Patrzę też, słuchajcie, za Black Friday deal na odkurzacz bez kabla. Patrzę za czymś dobrym, a tanim, także zobaczymy, czy uda mi się coś znaleźć. I mam też jedno pytanie do Was, bo dzisiaj rano na jednym z polskich butików zobaczyłam, że jest kalendarz adwentowy, słuchajcie, firmy Only Bio. Basta! Ja nie wiedziałam, że oni współpracują z firmą Wedel i wydali kilka kosmetyków o tym właśnie zapachu. Jeden pawełków, drugi bajecznego i tak dalej. I chciałam, już byłam gotowa go kupić, ale koleżanka mi napisała, że jej siostra miała jeden z tych produktów i ten zapach był bardzo sztuczny i bardzo niefajny. Także czekam na Wasze opinie. Jeżeli używaliście tego z Oni Bio, z tej edycji Wedla, napiszcie mi proszę w komentarzach, czy warto, czy nie warto. Bo jeżeli będą mi te kosmetyki śmierdzieć, to no wiecie, no nie będę ich kupować. Rekord wagi mówiłam? Nie wiem. Tak, mam rekord wagi pomimo tej restauracji wczoraj, ale mała porcja i dało radę. Także dzisiaj tak samo, zobaczymy jak to będzie. Zacznę dzień, jak wrócę zaraz od sprzątania domu. Kuchnia, łazienka, wiecie, salon. Także trzymajcie kciuki, żeby było dobrze, a potem zobaczymy. Czekam, aż Andrzej wstanie i będziemy decydować, co później.
Okej. Widzieliście, byliśmy na spacerze, przepiękna pogoda, przepiękna, po prostu aż słońce grzeje, także to było mega fajne. Ale zanim to się stało, słuchajcie, naprawdę porządnie wysprzątałam kuchnię i salon, ale aż tak posprzątałam salon, że Andres szedł i mówił: wow, pozbyłam się troszeczek kilku misiów młodego, takimi, których wiecie, kupiliśmy i on się tak bawił nim godzinę i wyrzucał, ale musiałam go przeprosić i kupiłam mu nowego misia. Bastuś, chodź tutaj, przyjdź z tym, pokażemy, co ci kupiliśmy. Chcesz pokazać? Pokażemy, co? Poczekajcie. No zobaczcie, jaki fajny słodziak taki. I tu. Tak? Chcesz? Chodź. Książę, jesteś zmęczony po spacerze, co? I wszystkie jego koce wzięłam do prania, pościel wyprałam, koce jego wyprałam, koce z sofy wyprałam. Także powiem Wam, taki miałam bardzo busy morning. I jeszcze się wkurzyłam, słuchajcie, bo się okazało, że przez całe 5 godzin miałam wyłączony zegarek, także będę musiała te kroki jakoś nadrobić, mimo tego, że wiem, że mam tych 3-4 tysięcy więcej, no musi być udokumentowane na Apple Watchu. Także będę się starała, żeby były te 10 tysięcy. Ale tak naprawdę będzie 15 tysięcy. No, ale jest jak jest. Także byliśmy w Bedford. Byliśmy też w Koście, jest nowa kawa zimowa. Sticky Toffee Latte. Taka jest pyszniutka. Ale w McDonaldzie też jest nowa kawa, także jutro wypróbuję w McDonaldzie, a dzisiaj była w Koście. Ale potrzebowaliśmy pojechać do The Range, bo oczywiście Andrzej potrzebował kolejnego zestawu śrubokrętów, bo poprzedniego nie może znaleźć, cały on. A ja też potrzebowałam kilku rzeczy, także jak już byliśmy w Bedford, to zajechaliśmy do The Range. Małe zakupy, kupiliśmy zestaw takich noży, one kosztują w The Range 7,99, ale to były już takie lepsze noże, nie z tych takich zwykłych. I mamy tutaj, wiecie, do cięcia mięsa, no różne takie, o, taki cały zestaw, patrzę, czy tu po polsku jest coś napisane, ale nie jest, także mamy tutaj. Musiałam kupić, słuchajcie, nowego mopa. Ja uwielbiam tego mopa, to jest ten mop, któremu się zakłada chusteczki, a potrzebowałam nowego, ponieważ rano jak myłam podłogi, to tak chciałam, wiecie, domyć, bo wczoraj był deszcz i z butów był bajzel w przedsionku między kuchnią a tutaj salonem i tak, wiecie, pchałam, żeby umyć, że po prostu go połowa mi się złamała, więc kupiłam nowy, zobaczymy tym razem, a tu jest starter pack, to chyba jakaś ta będzie, właśnie nie pamiętam, czy moje miało w starter packu, nie wiem, nieważne, w każdym razie kupowałam je kiedyś po 9,99, a teraz w The Range 11,99, więc jestem ciekawa, czy ogólnie ich cena poszła, czy BM ma taniej. No ale potrzebowałam, a jechać do BM o 2 funty taniej, to wiecie, paliwo bym więcej zapłaciła. Wzięłam limitowaną edycję chusteczek i to są Winter Berries i to są chusteczki do zmywania podłogi. Wzięłam 3 maseczki, słuchajcie, to były jakieś tanie maski, one są po prostu zwykłe, białe z tego, co widzę tutaj w rogu, ale ogólnie ich nie miałam, także lubię testować nowości. Tej firmy w ogóle nie znam, Nature Night, Nature Queens, nie wiem, w końcu Dietetic, nie wiem, która to jest firma, ale takie dwie, one były bardzo tanie i wzięłam sobie unicorna takiego. Zapalniczki dla Andre. Główna rzecz, której potrzebowałam, słuchajcie, to jest cake tin, no bo mówiłam Wam, że będę robić ciasto marchewkowy, a zapomniałam, że ostatnia moja cake tin się po prostu zepsuła i się nie domyka i ja wlewam ciasto, ono się wylewa wszędzie i powiem Wam, że chyba znalazłam w końcu porządniejszą, ta czarna wydaje się być taka bardziej silniejsza, także zobaczymy, jak będzie. I przy okazji właśnie dokupiłam taki zimowy mix, Christmas mix do ciast. Kupiłam Millionaire Mix do posypania, nie wiem, czy tego ciasta, czy innego, i White Chocolate Curls, te mi się bardzo spodobały, że na tym ciaście marchewkowym będą fajnie wyglądać, i do palenia świeczek dwie takie małe, bo niestety jedną już, tą dużą, co miałam, już mi się wykończyła. No i takie poczyniliśmy zakupy. Teraz, tak jak mówię, Andrzej szybko nie mówiłam Wam, mówiłam Wam, że potrzebowałam śrubokręty, a potrzebowałam śrubokręty, ponieważ na swoje rodziny trochę z pieniędzy z mojej mamy, trochę z pieniędzy ze swojej mamy, z mojej mamy,
i ze swoich pieniędzy chce sobie kupić, chce. Musi kupić nową kartę graficzną do komputera, ponieważ no ta już nie daje rady, a taniej jest wymienić kartę graficzną niż kupić cały nowy komputer. A my mamy tutaj w Anglii, nie wiem czy w Polsce też jest, CIX, gdzie na przykład może Andrzej zanieść swoją starą kartę graficzną, tak. I jeżeli na przykład by chciał ją sprzedać za gotówkę, powiedzmy dostałby 50 funtów, powiedzmy, nie wiem jakie są ceny, ale jeżeli stwierdzi, że on nie chce gotówki, tylko chce voucher, to vouchera ma wtedy na przykład 75, zawsze w voucherze dostaje się więcej. A kartę nową też chcę kupić w CIX, bo są fajne ceny, także fajnie by było, jakbyśmy mogli dać tą, wymienić na voucher i dopłacić potem resztę, żeby kupić nową, ale właśnie dlatego wstąpiliśmy tylko do domku na szybko, damy pastorowi teraz obiadek, bo naprawdę dużo się wyszalał, w ogóle on już śpi, słuchajcie, on już śpi, nawet się nie bawi nową zabawką, tak się umęczył tym spacerem, ale faktycznie nabiegał się zapięciu. Ale dobrze, bo on sobie będzie spał, nawet nie zauważy, że nas nie ma, a my szybko musimy jechać właśnie do CIX i zobaczyć to, zrobić co mamy zrobić. I potem co? Potem wracam, nie wiem czy będziemy jechać do sklepu, chyba pojedziemy do sklepu, wiecie, kupić tylko jakieś pieczywo, coś żeby sobie śniadanko rano zrobić i tak dalej, bo nie mamy nic. Także coś do jedzonka i wrócimy do domu i co? I ćwiczymy, bo trzeba ten, wiecie, moją wagę. Ja to się tak cieszę tą wagą, że naprawdę to jest taka motywacja, że teraz najchętniej to bym cały dzień nic nie jadła, ale oczywiście musiałam jeść, także jem. Nie martwcie się, nie głodzę się. Ale faktycznie ta motywacja nawet, żeby nie podjadać, żeby nie kupować cukierków, żeby nie wziąć, jest naprawdę wielka. Wiem, że mówię to pokazując Wam chocolate curls, ale wiecie, ja uważam, że jak się zje kawałek ciasta marchewkowego z troszkę, z małą ilością czekolady, to świat się nie zawali. Zresztą już tyle kilo schudłam, a jem ciastko. A w ogóle tego pana, co tam widzicie, to jest właśnie ten misiu, który Wam mówiłam w ostatnim vlogu, chyba, że go kupiłam, także siedzi tam. Dobra, idziemy i widzę się z Wami, jak wrócimy, mam nadzieję, że z nową kartą graficzną. Jestem już na koniec dnia, słuchajcie, byliśmy w CIX w jednym sklepie, ale niestety nie mieli tej karty graficzną, którą myśmy chcieli. Pojechaliśmy do Milton Keynes i w Milton Keynes mieli, ale niestety okazało się, że oni, jak się jakby wymienia tą swoją kartę, to ona musi być profesjonalnie wyczyszczona. Także, wiecie, Andrzej taki odszedł, taki załamany, bo tak strasznie już chciał tą kartę graficzną. Mówię mu, dobra, kupimy normalnie tą kartę graficzną, a po prostu sprzedasz ją później na gotówkę. Będzie trochę mniej, ale już mniej. Tak się, słuchajcie, cieszył jak dzieciak i ma już swoją kartę, już się zamknął w pokoju. Ja sobie zaszłam do Lasza, słuchajcie, po drodze. Głównie chciałam zajść w skrab do ust, który ja kocham, uwielbiam, mówię o nim nieraz. Tym razem wzięłam sobie bubblegum. Moja miłość do nich zaczęła się w tym roku, kiedy to w jakimś pudełku miałam, co Andrzej mi kupił na promocjach. I za każdym razem kupuję inny smak. Tym razem właśnie padło na gumę owocową. I miałam nie kupować, słuchajcie, kul. Ale nie mogłam się powstrzymać, bo jak ja go zobaczyłam... Pasta, to nie jest jedzenie! Zobaczcie, jaki pingwin. No co, chcesz go zjeść? No właśnie. Pingwinek. Pięknie pachnie. Jest z taką świeżością, także będę go testować. Nie mogłam powiedzieć nie pingwinkowi. No i też cena była 5,50, także nie było takiej tragedii. No i szukałam, słuchajcie, też kalendarza na rok 2024. Nie mogłam żadnego fajnego znaleźć. W internecie, powiem Wam, żadne mi się nie podobają, a ceny są no dość spore. Więc tak szukałam, a wyszłam dzisiaj do tego żółtego sklepu, nie wiem jak on się nazywa. The Works. I za 4 funty kupiłam sobie taki zielony Hello New Day 2024. Mi chodzi głównie, żeby, wiecie co, mieć jak najwięcej miejsca na przyklejanie naklejek, pisanie mojej wagi, moich treningów, tak jak używałam tego poprzedniego, bo ten poprzedni pokażę Wam, jaki miałam w tamtym roku. I ogólnie miałam, z tej samej firmy miałam i ogólnie miałam nadzieję, że będzie tak samo z... Przepraszam, bo tu mam już cały oniec zapchany. Też myślałam, że będzie z pieskami, no ale niestety nie było. Ale tak mam... Wiecie, ja mam tak wszędzie. Ja lubię, jak mała dziewczynka. Słuchajcie, 35 lat, baba... no.
lubi takie naklejki, także kupiłam sobie taki już na 2024, ładny, delikatny, także bardzo mnie to cieszy. Po drodze wstąpiliśmy do Starbucksa, duża kawa, zobaczcie jakie ładne kubki mamy teraz świąteczne. Wiem, nie powinnam pić dwóch kaw na mieście jednego dnia, w ogóle powinnam je ukrócić, bo nie są takie tanie jak się zrobi kilka na raz, ale chciałam być grzeczna i wypić tą kawę w McDonaldzie. I nie mieli, słuchajcie, w McDonaldzie w Milton Keynes nie mieli tej kawy, a w Starbucksie też mają nowe menu, jeżeli chodzi o kawy, i to jest Toffee Nut Latte? Mylą mi się już one, Toffee Nut Latte? Chyba tak, ale jest taka pyszna. Ale jestem cały dzień znowu poza domem tak naprawdę, od południa, także potrzebowałam kawy. Ale powiem wam, że przez to, że tak dużo jeździmy, to bardzo dużo książki przeczytałam i czytamy teraz tą książkę Marcela Mossa, jego najnowszą, i w samochodzie już przeczytałam jej 60%. Tyle jeździliśmy, a ja tak czytam, że teraz muszę zrobić trening, bo nie ma zmiłuj, i czytam dalej, bo po prostu książka jest rewelacyjna. Ja po prostu tak kocham Marcela Mossa, że to jest taki autor, że ja nie umiem się oderwać od jego książki. Nieważne co by się działo, jak ja bym jutro miała iść do pracy, to ja bym tą książkę do rana czytała. Świetna, 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 także będę dalej czytać. No ale na dzień dzisiejszy już się z wami kończę, żegnam. Jutro ma przyjść pudełeczko z Glossy Box, także otworzymy sobie razem. I co? I widzimy się jutro, a wy za sekundkę. Kolejny dzień, słuchajcie, zaraz się wam pokażę z drugiej strony, ale jest już godzina 14. Ja od rana czytam książkę, zrobiłam ciasto i ułożyłam te puzzle, które chciałam wam właśnie pokazać. To są te 500-ki Amusement Park. Super, naprawdę bardzo fajne i są wszystkie tym razem, także bardzo mnie to cieszy. Nie będę zaczynać kolejnych puzzli, ponieważ chyba zaraz idziemy do fryzjera. A tam jest ten Siu Holland, w którym tak bardzo lubię puzzle. Także chcę sobie pojechać, zobaczyć, czy są jeszcze jakieś 500-ki, zanim wezmę się za tysiące. Po te 500-ki fajnie szybko się układa i się je relaksuje się. Ale dobra, przekładam się z drugiej kamery. Znaczy z drugiej strony. To jest ciasto marchewkowe, które zrobiłam. Ozdobiłam i białym czekoladą, i Billionaire Shortbread, i takimi jeszcze gwiazdkami. Strasznie lubię, jak te ciasta ładnie wyglądają, a mnie się właśnie taki podoba. Z takimi ozdobami. Kto by liczył kalorie, jak jest jeden kawałek pyszności. Teraz już witam się z tej strony. Słuchajcie, jest godzina 14, równo 14. Jest dzisiaj 4 listopada i przyszło pudełeczko z Glossy Box. Także miało być denko w tym odcinku, ale zrobię denko w następnym, ponieważ wiecie, nie chcę... jakie ładne, nie chcę wszystkiego pakować w ten odcinek. Zobaczmy, co tutaj mamy. Joy the Planet, Joy the Bum. Papier toaletowy, nie dzięki. Kolejne tails.com, jeżeli ktoś ma pieska i chciałby kod tutaj w Anglii na tą karmę, którą ja kupuję, to dawajcie znak. Wow, you are lucky winner. Classic design boxes with brand new product lineup. Czyli słuchajcie, ogólnie dzisiaj pudełka powinny być zwykłe, ale niektórzy, wliczając w to mnie, dostali taki taką kartkę, jest tutaj napisane, że w tym miesiącu chcieliśmy zrobić dla was specjalny gift zamiast normalnych pudełeczek Glossy Box. Niektórzy z naszych najbardziej lojalnych customersów dostaną jedno z naszych wszystkich pudełek, które były bardzo popularne, więc taki prezent. Ja miałam, tak mi się wydawało, miałam już to pudełko kiedyś i faktycznie jest śliczne, także zostawię sobie je ze znakami Zodiaku. Dobra, ale patrzmy, co jest w środku. Mam nadzieję, że to nie jest ta sama zawartość, która była, bo bym się zdenerwowała, ale nie. Już widzę, że nie, bo nie kojarzę w ogóle tych rzeczy. Coś tu jest dużego, fajnego, słuchajcie, z napisem Vanilla, także jestem bardzo ciekawa. Ale zeskanujmy sobie kod. Mamy tutaj, wiecie, kod zamiast ulotki, co jest bardzo fajne, bo oszczędzamy papier. No i pierwsza rzecz, jak mi się to będzie otwierać, o, bubble tea!
Bubble Tea to jest ta firma, co w Home Bargains kupuje często ich produkty, tylko że to jest ta droższa jakby linia. Oni mają taką linię, która jest w funciakach i nie w funciakach i mają droższą linię, którą możemy dostać tylko u nich na stronach, albo właśnie Look Fantastic Glossy Box. No i to są już... O, to jest body scrub, jeszcze lepiej. Słuchajcie, to jest czarna, czarna czereśnia i wanilia body scrub. Ale super, 100 ml. Powiem Wam, ja myślałam, że to jest żel, a to jest pełnowymiarowy produkt, który kosztuje 11 funtów. Wow! Także, ale fajnie pachnie. Także całe pudełko zwróciło nam się już w tym produkcie, który mi się bardzo podoba. Także zaczęliśmy, jest bardzo, bardzo fajnie. Super, ja jestem bardzo zadowolona. Kolejna rzecz, która tu jest, to jest znowu rzecz, która mi się podoba. Jest to maseczka, której nie miałam, a bardzo mi się przyda teraz na takie rzeczy, bo to jest maseczka oczyszczająca, która mrozi nas i później nam... wiecie, oczyszcza skórę, jest tu napisane, głęboko oczyszczająca z tym, z węglem. O Jezu, jakie fajna. I będzie robić bąbelki. Super, uwielbiam testować nowe maski, a ta maseczka, słuchajcie, no nie jest tanią maseczką, jest bardzo droga, bo kosztuje aż 7 funtów. Także jestem już mega zadowolona. Cokolwiek nie będzie reszty w tym pudełku, słuchajcie, ja jestem happy. Ale już widzę, że mamy tutaj Perfect Day Dry Shampoo, to jest rozmiar deluxe size, kosztuje 5 funtów z Living Proof i powiem Wam, że ja często sięgam po te szampony, a ten z Living Proof, tego akurat nie miałam tego, ten jest niby właśnie czyści włosy plus nadaje im blasku, ale są świetne, tylko tak jak mówię, jest drogi, tu taki malutki kosztował 5 funtów, także trzecia rzecz, trzecia, która mi się bardzo przyda. Kolejną rzeczą, jaką tu widzę, to jest kredka Steve Laurent. Czy to będzie kredka do łez, jak dobrze myślę? Ciemna czekolada. Czy to jest kredka? O nie, to jest kredka do oczu. O, to super. Kredkę do oczu ciemną sobie wezmę. I ona kosztuje 11 funtów. Także 11 funtów. Można było dostać brązową lub czarną. Powiem Wam, że czarnych mam dużo, także cieszę się, że jest brązowa, bo chętnie skorzystam z czegoś innego. I fajnie, bo to, a, to jest taki dodatek z firmy Eko i jest to, słuchajcie, dodatkowy rzecz, a no tak, bo tu jest jeszcze jedna i jest to konturówka do, konturówka to się mówi, do strugania tych wszystkich konturówek, także mega fajnie, powiem Wam, mega, mega, mega. I ostatnią rzecz, jaką tu mamy, słuchajcie, jest to, jest to drogi produkt, jest to produkt deluxe size i jest to bardzo delikatny skrab do ust w cenie 16 funtów w wersji deluxe. Super, powiem Wam, że na początku jak zobaczyłam to opakowanie, w sensie jak tutaj leżało, myślałam, że to jest coś znowu do malowania ust, ale nie. Super, ale mega drogie i wiecie co, będzie mega fajnie to dla mnie do, żeby porównać sobie z tymi z The Body Shop, które są dużo tańsze, które są super. Widzę, że bardzo fajna konsystencja, no po prostu rewelka. Jak dla mnie to jest jedno z lepszych pudełek, bo naprawdę wszystko mi się tutaj przyda i jest rewelacyjne, rewelacyjne. Nie spodziewałam się aż tak dobrego pudełka, także jest radość i jest radość. No po prostu jestem w szoku, naprawdę Wam powiem, jestem mega zadowolona. Dobra, słuchajcie, idę się pytać Andro, o której idziemy, ponieważ pora kupić drugą kołdrę. Ja nie dam rady z Andrą spać w jednym łóżku, po prostu tak się odzwyczailiśmy. Mnie bardzo denerwuje i chrapanie, i zgrzytanie zębami. No ja nie daję rady, ja zaraz wstaję, słuchajcie, całą noc mam zwaloną, więc, więc jest jak jest. I on często śpi na dole. I cały czas miał koce, ale te koce mu nie starczają, więc chyba czas kupić drugą kołdrę, bo się robi zimno, a taniej kupić drugą kołdrę niż cały czas grzać całą noc, także no. Ale jestem głodna, słuchajcie, poczekałam na to ciasto. A, zapomniałam Wam powiedzieć, rekord wagi, to porządny rekord wagi. Oficjalnie już 18 kilo, no powiem Wam, że leci. Od początku roku, niby takie, niby tyle miesięcy zleciało, ale 18 kilo to jest naprawdę fajny wynik, mi się wydaje. Jestem się bardzo zadowolona, bardzo, 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 tym bardziej zasługuję na ten kawałek tortu, ciasta, jak kto woli.
Ale mega się cieszę. To tylko pokazuje, że nie trzeba aż tak dramatycznie wszystkiego rzucać, że nie pić kawy słodkiej, że nie używać cukru, bo wszystko złe. Nie da się, tylko trzeba po prostu mega ograniczyć. Mega się cieszę, jestem zadowolona, a z Wami widzę się później. Dzień doberek. W ostatnim wejściu się witam, słuchajcie. Jestem cała czerwona, ponieważ dopiero wyszłam z dworu, piję sobie kawę. Ta sticky toffee latte jest po prostu rewelacyjna. Słuchajcie, pojechaliśmy do Aldiego na zakupy tygodniowe, bo w ogóle uwaliło mi się, że jutro rano jak wstanę, robię pierwsze krokiety moje w życiu. A wszyscy, co mnie znają, wiedzą, że moimi ulubionymi krokietami są krokiety z pieczarkami i z serem. Także kupiłam wszystko na krokiety. Mam nadzieję, że mi moje pierwsze krokiety wyjdą. Będę musiała, nie śmiecie się ze mnie, ale jeszcze wejść na YouTube'a i zobaczyć, jak się zwija krokieta. Wiem, że dla kogoś może to być śmieszne, no ale nigdy nie robiłam, zawsze kupowałam gotowe. Ale tym razem ceny po prostu są już tak drogie, takich, mówię, homemade rzeczy, nie takich stacek, tylko takich, że wiecie, ktoś robi, że to jest masakra, więc stwierdziłam, że spróbuję sobie sama zrobić. Boże, gorąco mi jest, w ogóle wyglądam, zobaczcie. No tragedia jest, tak jestem... Masakra przed okresem, 106 dni do okresu, a wyglądam jak masakra i w ogóle boję się strasznie, że co ja zrobię, jak w czasie wesela na przykład będę takie coś mieć. To jest w ogóle dla mnie strasznie, już teraz się o to martwię, ale nieważne. Słuchajcie, będąc na zakupach w Aldiku, jakieś 3 tygodnie temu albo 2, nie chcę Was kłamać, napisała do mnie jedna znajoma tutaj z Anglii, z Luton, że ona mnie ogląda też, dziękuję Kinga, właśnie o kalendarzu adwentowym z Aldiego, który jest pełen świec. Ale wiecie, nie tych tea lightów śmiesznych, co są w Yankee Candle, te, że zapalimy i po godzinie nie ma, tylko takich małych świec. Czekajcie, aż sprawdzę, bo już się domyślacie, że go kupiłam. 35 gramowych świec. Ojej, właśnie odkryłam, że troszeczkę jest zdamagowany, ale trudno, no nieważne. W każdym razie szukałam tego kalendarza, byłam w różnych Aldikach, nigdzie go nie było. I dzisiaj idąc na zakupy, ja w ogóle o nim zapomniałam, w ogóle, że taki kalendarz istnieje. I akurat przechodziliśmy sobie przez alejkę, ja mówię, co to jest? I był kalendarz, ale zobaczcie, jaki on jest. Jest tutaj, jest tak ciężki, to jest najcięższy mój kalendarz, jaki mam ze wszystkich. I jest tu napisane Hotel Collection Candle Advent Calendar. Ale zobaczcie, widzicie, jakie to jest porządne. To nie jest taki zwykły papier. To jest naprawdę, ja Wam otworzę go, no bo nie będę otwierać wszystkich świec, ale chciałam Wam pokazać, jak on się tak otwiera tutaj. Zatrzaskowo. O Jezu, taki ciężki. Zobaczcie tu. I pokażę Wam po prostu przykładową świecę. Powiedzmy 17. O Jezu, jak pachnie. Cały ten kalendarz po prostu pachnie. I tu jest na przykład Sweet Tonka z Meher jakiś. Ale zobaczcie, jakie one są piękne. Przepiękne są. Właśnie fajne to jest to, że one są takie duże. I wiem, no wychodzi niecałego funta za taką świeczkę. I wiem, że na przykład w Home Bargains możemy większą kupić za funta świeczkę, ale jednak tu są naprawdę pomigranat. Przezarąbiste zapachy, jak czytam z tyłu, niektóre są jakieś świąteczne, dzwonki świąteczne, coś, no ale zobaczcie. Przepięknie się prezentuje ten kalendarz i uwierzcie mi, jest mega, mega ciężki. I tak jak mówię, jest tutaj 25 świeczek po 35 gramów. Nietestowany na zwierzętach, normalnie super. Także się bardzo, ale to bardzo ucieszyłam, bo naprawdę... Zapomniałam o tym kalendarzu, ale nie otwieram więcej. O, basto już tutaj nosem mi podotykał. Jest przepiękne i uwierzcie mi, przysięgam Wam, jakbym dostała taki kalendarz w prezencie od kogoś i nie byłoby tu tego znaczka Aldi, to przysięgam Wam, pomyślałabym, że lekką ręką z 7 dych kosztował ten kalendarz. Naprawdę, jest tak dobrej jakości. A pamiętajcie, że ja w swoim życiu trochę tych kalendarzy już przeżyłam w swoim życiu, więc naprawdę świetnie. Jeżeli w ogóle wiecie, że ktoś lubi świece, nie macie jakiegoś pomysłu, a ktoś będzie miał właśnie teraz urodziny czy coś, to taki kalendarz adwentowy uważam, że jest super, super sprawą. W każdym razie, nieważne, wróciliśmy z zakupów i akurat dzięki Bogu szedł nasz sąsiad, więc dopytaliśmy się dokładnie, gdzie mamy jutro jechać na tą naszą taką mini wycieczkę, bo tu nie jest jakoś mega daleko. Także mamy już adres, mamy postkod. No i później pojechaliśmy od razu Andrę do fryzjera, dlatego właśnie mam też kostę. A wiadomo, jak fryzjer to mój ulubiony charity shop, jeżeli chodzi o puzzle. Ciuchów jak zwykle tam nie było, ale to jest taki charity shop, że ja tam zawsze, ale to zawsze znajdę jakieś puzzle dla siebie. I tak było i tym razem.
I teraz mamy okno na świat. Po prostu przezarąbiste puzzle. Nie widziałam jeszcze takich puzzli w żadnym charity shopu, ani na stronie facebookowej. To są właśnie po prostu różne okna na świat. I one są po 2,50 wszystkie 500-tki. To jest Gibson i to są po prostu taki rodzinny dom. Oni mają te vintage'owe obrazki, które ja uwielbiam. Chyba te pójdą pierwsze. Wzięłam jeszcze jedne 500-tki. Nie, 550 i to są psy na sofie. Albo może psy na sofie zrobię. Nie wiem, po prostu nie wiem. I wzięłam jeden 1000 za 3,50 i znowu zobaczycie czego. Disney. Po prostu mega. Miałam kilka Disney w różnych ozdobach, w różnych odsłonach, ale tu jest akurat Disneyland, bo tutaj widać Disneyland. I właśnie jest ta parada, która jest na samym początku mega, zobaczcie. I tak jak Wam mówiłam o tych puzzlach, te puzzle, które kupiłam, to było w tym odcinku? Nie, w poprzednim odcinku. Przysięgam Wam, tam Boga, akurat tego samego dnia one się pojawiły na stronie facebookowej z puzzlami i dziewczyna chciała za nie 7 funtów i się sprzedały dosłownie od razu. Także... no. Także tak samo te... Powiem Wam, nie będę ich puszczać w taniu już. Podjęłam decyzję, że będę je odsyłać, wysyłać. 3,50 ja zapłaciłam. Nawet za trójkę tak samo sprzedam, ale po prostu przynajmniej sobie wyślę i ktoś będzie miał, a nie, że będzie mi ktoś płakał, że za funta jest mi problem przyjechać. Po prostu. Także jestem zadowolona. No i teraz przyjechaliśmy, słuchajcie, do domu. Jest godzina 17:32, także bardzo fajny czas. Ja tylko dopiję tą kawę, idę ćwiczyć. Potem składam Wam tego vloga, także nie będę się już z Wami łączyć. Cały dzień też czytałam kolejną książkę, przeczytam Marcela Mossa do końca. Teraz kończę Marcina Margielewskiego, po prostu mam taki pęd. Dzisiaj jest 4 listopada, a ja już kończę trzecią książkę, także fajnie się zaczął mi ten miesiąc. Ale to też dlatego, że mega fajne książki, więc duża kolejka jest, dużo książek. Jutro też muszę Wam nagrać... co Wam muszę nagrać? Książkowy film. Tak mi się wydaje, że jutro Wam nagram. A mam taką nadzieję. Także fajnie, cieszę się bardzo. I na koniec jeszcze jedna rzecz, o której chciałam porozmawiać. To jest świeczka Yankee Candle. Ta Cherry Berry. I chciałam Wam powiedzieć tak. Ja ją dostałam od mamy, którą ona dostała od kogoś. Nie kupujcie tego. Ani to nie pachniało niczym. A najgorsze jest to, że mega szybko się wypaliła. Mega, mega szybko. Ja ją zaczęłam palić później, niż zaczęłam palić tą świeczkę, co kupiłam na promocji w TK Maxie. A ta z TK Maxa cały czas jest jeszcze około 40%, jej bym powiedziała. A tą zaczęłam później. Jest w takim samym rozmiarze i już cała się skończyła. Także dokładnie ten sam czas palenia, bo ja je dwie naraz paliłam. I ten zapach naprawdę nie było tutaj żadnego zapachu. Także spójrzcie sobie i nie kupujcie. Nie wiem, co się stało z Yankee Candle. Teraz uważam, że to jest jedna z najgorszych firm, jeżeli chodzi o świeczki. Dajcie znać, czy się zgadzacie, czy nie. Wydaje mi się, że teraz to już jest tylko płacenie za firmę i za nic więcej. I nie mówię tego dlatego, że nie wiem, szkoda mi na świece, bo gdyby ona pachniała, to bym nawet i 3 dychy dała za świecę, żeby ładnie pachniała. Więc tu nie chodzi naprawdę u mnie o koszta tej świecy, ale o to, jak ona działa. Jeżeli mam dać za tą świecę powiedzmy 15, a za tą z Home Bargains funta i ta za funta pięknie mi pachnie, to ja wolę, żeby ktoś się wyśmiał, że mam jakąś świecę bez marki, niż o fajnie, ma Yankee Candle, ale co z tego, jak nie pachnie. Ja nie jestem taka, nie jestem markowa, nie jestem metkowa. Zresztą mnie znacie, ja jestem taniutka, cipiutka w ogóle. Ja lubię tanio, a dobrze, a nie drogo i fajnie. Także ja jak najtaniej, żeby było. Taka jestem, cóż poradzić. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam, że jesteście ze mną i na pewno widzimy się za 2 dni i zapraszam Was w tym vlogu za 2 dni właśnie na taką naszą małą nie przygodę, po prostu trip, którego jeszcze nie widzieliście u mnie, bo w tym miejscu jeszcze nie byliśmy, także zapraszam i widzimy się za 2 dni. Pa, pa! Łapki w górę i kciuki, to jest to samo. Pa, pa!